Jesteśmy w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Tutaj w Starej Wsi jest siedziba jednej z czterech części zgromadzenia, które założył w 1850 roku w Wielkopolsce błogosławiony Edmund Bojanowski. Chociaż Edmund Bojanowski założył jedno zgromadzenie, obecnie istnieją cztery, ponieważ stało się tak na skutek wrogiej polityki zaborców. W Starej Wsi siostry służebniczki są od 1863 roku, czyli już ponad 151 lat. Właśnie tutaj znajdujemy się w głównym holu naszego domu przy wystawie przygotowanej z racji 150-lecia przybycia pierwszych służebniczek z Wielkopolski na teren ówczesnej Galicji, czyli do Łańcuta. Te karty pokazują kolejne dzieje naszego zgromadzenia. Błogosławiony Edmund Bojanowski był człowiekiem świeckim, studiował filozofię, literaturę, historię sztuki, psychologię. Studiował na Uniwersytecie we Wrocławiu, a potem w Berlinie. Zachorował. Gruźlica uniemożliwiła mu dalszy rozwój w tym kierunku, ale odczytał wolę Bożą i kiedy wrócił w swoje rodzinne strony, zauważył, że ten obszar biedy, nędzy ludzkiej jest bardzo wielki, ponieważ on sam należał do, można powiedzieć, wyższej klasy społecznej, do takiego średnio zamożnego ziemiaństwa, mógł pozwolić sobie na to, aby zaangażować się, aby po prostu coś z siebie dać dla tych, którzy potrzebowali pomocy. Oczywiście nie od początku odkrył tą swoją drogę życia. Na początku zaangażował się w tak zwany Wydział Literacki Kasyna Agostyńskiego, ale stopniowo Pan Bóg odsłaniał mu coraz to nowe horyzonty. Najbardziej palącym problemem jego czasu był brak opieki i brak wychowania dla dzieci w wiosce. I właśnie Edmund opracował taką wspaniałą koncepcję wychowawczą, opartą na pracy młodych dziewcząt pochodzących z wioski, które będą roztaczały opiekę nad najmłodszymi dziećmi, będą ochraniać ich. Tak powstały tak zwane ochronki. Z czasem te ochroniarki zaczęły pogłębiać pod kierunkiem Edmunda Bojanowskiego swoje życie duchowe i zapragnęły, aby taka forma życia była już na zawsze. I tak powoli tworzyło się zgromadzenie. Jak wspomniałam, pierwsze siostry służebniczki przyjechały na teren Małopolski stosunkowo w krótkim czasie od założenia zgromadzenia. Był to 1861 rok, najpierw Łańcut, ale potem ze względu na bliskość klasztoru ojców jezuitów, ze względu na to, że założyciel chciał zapewnić siostrom dobry duchowy kierunek rozwoju, właśnie osiadły tutaj. I od ponad 150 lat stąd wychodzą zastępy sióstr, które obecnie na terenie Polski pracują w prawie 180 miejscach, bo tyle placówek mamy. W Polsce jesteśmy podzielone na cztery prowincje: przemyską, tarnowską, krakowską i łódzką. Pracujemy też poza granicami Polski. Pewnie siostra Teresa więcej powie w Muzeum Misyjnym na temat tych placówek zagranicznych. Wspomnę tylko tyle, że już w 1928 roku pierwsze misjonarki właśnie stąd, ze Starej Wsi, wyjechały pracować w ówczesnej Rodezji Północnej, czyli w dzisiejszej Zambii. Dzisiaj prowincja afrykańska ma dokładnie 33 placówki na terenie Zambii, Malawi, Tanzanii i Republiki Południowej Afryki. Kiedy upadł komunizm po 1989 roku, siostry podjęły również wyzwanie pracy w krajach byłego Związku Radzieckiego na terenie Ukrainy, Mołdawii. W 2000 roku wyjechały też na Syberię. W tej chwili tam mamy trzy placówki.
Bardzo cieszymy się, że spotkania młodych archidiecezji przemyskiej w 2015 roku będą w Brzozowie, czyli niedaleko naszego klasztoru. Dlatego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy na przedstawienie, które będzie można u nas obejrzeć. Trzeba dokładnie poszukać na programie, który będzie potem udostępniony. Zapraszamy na modlitwę do naszej kaplicy. W naszym klasztorze, w kaplicy trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie tylko przez cały dzień, ale także przez całą noc. Zawsze któraś z sióstr modli się w kaplicy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy do Muzeum Misyjnego, gdzie można obejrzeć bardzo ciekawe eksponaty zgromadzone w czasie z górą 80 lat pracy misyjnej naszych sióstr, a także do chwili zatrzymania się przy ruchomej szopce. A dziewczyny nie tylko przy okazji SMAP-u, ale wiele razy w roku, kilka razy w roku zapraszamy na dni skupienia, które są organizowane właśnie tutaj w naszym klasztorze. Informacji można szukać na naszej stronie internetowej w zakładce Dni skupienia dla młodzieży.